Ciekawa akcja dzisiaj. Właśnie kupiliśmy bardzo ciekawego i interesującego Forba Scorpio. Mój rocznik 8.6. Nagrywaliśmy też odcinek do TVN Turbo z transakcji. Transakcja pomyślna, kupiłem go. I od razu jadę, bo jest dzisiaj środa, jadę na Youngtimer Warsaw, na Błonia Stadionu Narodowego. Bo jestem tak zajarany tym autem, tak mi się podoba, a jest w zasadzie gotowe, niewiele trzeba, żeby było perfekcyjne. Ale to jest piękna inicjatywa. Zobaczcie, ile pięknych, fajnych klasyków Youngtimerów się spotyka w środku tygodnia wieczorem. Niesamowite, ile mamy wspaniałych aut w Warszawie i okolicach, i nie tylko. Punto Cabrio. To jest auto marzeń. O kurczę, jakie ładne. Ciekawe, czy nie ma wycieku paliwa. Chętnie bym mu przerobił wydech. Mam już doświadczenie. Zobaczcie, kogo spotkałem. Cześć, ale wiecie, co mnie przyciągnęło najbardziej? Scorpio. No. Dobra, pokaż go, bo on jest ładny, równy. Ładny jest, tak. Ja pamiętam, wiesz, jak do mojego taty przyjeżdżał taki Scorpio 2.8, jak on był nowy. I to 2.8 Ghia w tym wyposażeniu. Wtedy nikt nie mówił Ghia, tylko mówili wszyscy Ghia, nie? Ghia. No wtedy to była Ghia. To jest Ghia. Na tych welurach. Co jest fajnego w Scorpio i w takich Fordach z tych lat? Każdy ma jakąś historię. Ktoś przyjeżdżał do taty, wujek takim jeździł. Ja też mam takie wspomnienia za dzieciaka, że gdzieś tam z kimś jechałem. Ale takim zobacz, autem, ale nie? Zobacz, wtedy w ogóle Ford był na innym poziomie. Zupełnie inny. Nie? Jakby zupełnie inny prestiż to był tej marki. Zobacz, 86 rok, bo to jest drugi rok produkcji. Masz elektryczne fotele, elektryczną kanapę z tyłu, klimę. O, ma elektryczną kanapę? Ty, w jakim ona jest ładnym stanie? No, ona jest jak nowa. Ona jest zobacz, w ogóle. Jeszcze pompowane fotele w jakiś sposób. Ale pamiętasz, gdzie były jeszcze takie pompowane fotele? Gdzie były? Jeszcze. Właśnie kojarzę, że gdzieś jeszcze było. W Polonezach, Intergroki. A, Groklin, faktycznie, miał tak, też te Intergroki pompki, no. Czy i Groklin, się nazywało, nie pamiętam. No takie. Tak, Intergroklin. Ja je mam w analogu. I one są takie do pompowania. Du. W ogóle ja to się jaram tym samochodem, wiesz, tu co chwilę, wiesz, tu jakaś 911, jakaś G-klasa, nagle wsiadasz w takie właśnie, Scorpio właśnie o tym, i chcesz, czujesz, że właśnie żyjesz, o tym nie? Mówię, że to jest niesamowite, bo jaramy się samochodami, które jakby są takie zwyczajne, najnormalniejsze w świecie, mając do dyspozycji, wiesz, jedzie się od 5 rano, McLaren Artura, potem jakieś XM BMW, byłem w U Diablo, byłem gdzieś i tak dalej, i tak dalej, a w ogóle przejeżdżam i się jaram i w ogóle. Jaramy się starym Scorpionem, nie? Ale właśnie tym bardziej, tym trudniej teraz takie coś tak, znaleźć, nie? To prawda. Takiego McLarena kupi każdy, kto ma kasę, a znalezienie takiego, takiego Scorpio. To jest piękne w motoryzacji. Ty jeszcze tu masz na zamek? Tak. Ale to jest, ale chcesz mi powiedzieć, że co ty mówisz? To działa na ten kluczyk? No oczywiście. Ale on jest ładny. Patrz. Oryginalne tablice francuskie wydawane do 92 roku były. On mega. Był, wiesz, tylko na tych tablicach był. Jeszcze jest też salon, wiesz, Nicea. I zobacz, co jeszcze było w bagażniku. Do ustawienia dźwięku. Equalizer taki, low punkta. Powiem ci szacun. Znaczy, w ogóle nie przeszkadza to, że jest 2-litrówką, a nie 2.8. Nie, no nie bo ma i tak mówić. Dzisiaj od tych samochodów nie wymagamy tego, żeby jeździły jak wyścigówki. Ta. Ale szacun. Jeszcze podświetlany wlew spryskiwacza. Akurat tu jest lampka pod spodem, to nie? Nigdy w życiu, powiem ci szczerze, nie wiedziałem, że jest i że to działało. Tak, oddzielny na tylną szybę, nie? Jest tutaj wlew. Wow! Ale w 124 kombi na przykład też tak było. W bagażniku po prawej stronie też miałeś oddzielny zbiornicze. No tak, ale wiesz, ale to był Mercedes, nie? No, zobacz, żeby zaprojektować 140, która jest najbardziej przemyślanym wozem lat 90. No. Oni wydali miliard, wiesz, marek tak, do stworzenia prawda. Tego. I jeszcze jedna ciekawostka, do której doszedłem. 8.6, mój rocznik, w europejskim plebiscycie na europejski samochód roku w 86 roku na pierwszym miejscu był Ford Scorpio. A na trzecim miejscu było W124, wyobrażasz sobie? Co ty sobie? Mówisz? Tak. No dobra, to teraz tak. Chyba sprzedałeś. Ford Scorpio, 2 litry benzyna, 4 cylindry, około 100 koni, na wtrysku już. Stanie zachowania idealnym. 86 rok, czyli to jest drugi rok produkcji w ogóle Forda Scorpio. To jest oczywiście pierwsza generacja, od 85 w produkcji.
I cały czas jestem tym zajarany, bo auto ma 60 tysięcy kilometrów przebiegu tylko. Pochodzi z południowej Francji, z Nicei. No i właśnie go odkupiłem od bardzo sympatycznego Bartka i Jarka, którzy się do mnie zgłosili, że właśnie mają coś takiego. Sprowadzili to z Francji i pomyśleli, że mogę się tym zainteresować. I faktycznie mnie to zainteresowało, bo jest to Scorpio w zajebistej wersji, Ghia. Z mojego rocznika i w doskonałym stanie technicznym. Wyobraźcie sobie 37-letniego Forda, który nie ma grama korozji, nigdzie. Rzecz niewiarygodna, więc musiałem to kupić. Nie wiem od czego zacząć, bo tu jest tyle takich fajnych detali. Zobaczcie, aluminiowe felgi, 14-calowe, bardzo duży unikat, jak na Scorpio, w standardzie. I auto jest w ogóle całe tak zachowane, no, wygląda jak nowe i jeździ też jak nowe. Od spodu jest idealne, na zewnątrz też jest piękne. Tak jak widać, ma w ogóle pierwszy lakier prawie na całym aucie. Druga warstwa jest tutaj na drzwiach pasażera. To jest chyba jedyna jakaś mała poprawka, którą kiedyś miał prawdopodobnie. Te drzwi ktoś na parkingu otworzył na jakiś słupek w tym miejscu, bo widać, że ta listwa jest tutaj pęknięta. No i tutaj była jakaś poprawka i te drzwi są całe wycieniowane i faktycznie auto jest troszkę łaciate, szczególnie na zdjęciach i filmach, bo na żywo tak nie widać. Poza tym pierwszy lakier, no i brak korozji. I zaczniemy chyba nietypowo. Od czego tu zacząć? To jest tyle fajnych rzeczy w tym aucie. Od bagażnika zaczniemy. Ostatnio lubimy bagażniki. Zobaczcie, wersja liftback, bo był też sedan później. Liftback to jest taki jeszcze większy smaczek. Czyli podnosi nam się szyba. No i tak, pierwszy temat. Tablice, oryginalne francuskie z tego auta, czarne blachy, we Francji wydawane do 92 roku były. Ten samochód miał tylko jednego właściciela od 86 roku. Został zakupiony w tym salonie Forda w Nicei i przez całe życie tylko tam jeździł. I jeszcze właśnie na pamiątkę panowie mi zachowali te oryginalne tablice, stare, francuskie. Jest już oczywiście zarejestrowany w Polsce teraz ten samochód i tu. To jeszcze też było w bagażniku z tym autem. Zobaczcie, equalizer z epoki Blaupunkta. Teraz to już mamy takie suwaki elektroniczne i tablety i tak dalej. A tu w ogóle jak to klika fajnie. Coś pięknego. Chyba to podłączymy z powrotem. Nie wiem jak, ale może nam się uda. Dalej, ciekawostka. Tutaj nalewamy płynu do spryskiwacza szyby tylnej. Jest oddzielny zbiorniczek, bo mamy wycieraczkę ze spryskiwaczem szyby tylnej. A jeszcze większy bajer jest taki, jak tutaj zajrzycie, jest ciemno, to jest to podświetlane. Jest to podświetlane. Tak troszeczkę przy okazji, ale w nocy to w ogóle fajnie świeci. To też świeci, bo mamy tutaj lampkę bagażnika. I ona jednocześnie podświetla wlew do spryskiwacza. Nie wiem, czy to był przypadek, czy to zaplanowali, ale niezły bajer. Zaglądamy pod podłogę. Patrzcie, wszystko oczywiście fabryka. Dunlop, fabryczna opona, koło zapasowe oczywiście też na aluminiowej feldze, ale chciałem wam pokazać to, walizeczka fordowska, zestaw ratunkowy, zestaw żarówek, oczywiście z żółtą żaróweczką, bo samochód jest na rynek francuski, w tamtych latach było to modne we Francji, że mamy te żółte światła i tak też jest tutaj w tym przypadku, światła drogowe, mijania i nawet przeciwmgłowe są barwy żółtej na tych śmiesznych żółtych żaróweczkach, oczywiście zostawiamy tak. No i zobaczcie, dętka, zapasowa dętka, w tamtych czasach jeszcze były opony dętkowe, teraz samochód ma oczywiście już nowe opony bezdętkowe, ale tu był taki zestaw do ratowania się na drodze, nawet jakaś taśma izolacyjna z epoki. Wąż, nie wiem, do spuszczania paliwa, zawsze się może przydać. Coś fantastycznego, że to wszystko się zachowało. Ja to uwielbiam właśnie, jak samochód jest taki kompletny i ma dużo takich artefaktów ze swojej historii. A, jest gaśnica też stara. Zobaczcie, nawet tutaj to wszystko jest tak idealne, żadnych śladów korozji, niczego, nawet te gumki tutaj. W Mercedesach 124 bardzo często, one są takie stwardniałe, spruchniałe i się kruszą, a tu zobaczcie, wszystko elastyczne, mięciutkie jak w nowym samochodzie. Historia tego egzemplarza jest taka, że przez prawie 20 lat ostatnio już w ogóle nie był użytkowany, tylko stał w garażu pod pokrowcem, ale tak jak widać nigdy nie stał pod chmurką, bo zobaczcie, chromy, te gumki, uszczelki, wszystko jest jak w nowym samochodzie, dlatego tak fajnie został zachowany, bo południowa Francja,
charakteryzuje się tym, że samochody są ładne od spodu, nie mają korozji, ale często mają wypalony lakier bądź jakieś problemy z lakierem od słońca. Tutaj, przez to, że auto było garażowane, wszystko jest idealne. Wszystkie szyby są oryginalne, znakowane. Tak jak widzicie, szósteczka, 86 rok. Auto w ogóle jest z produkcji październikowej, czyli jest miesiąc młodsze ode mnie. Przechodzimy do silnika, bo wnętrze za chwilę Wam pokażę. O wnętrzu to można by zrobić oddzielny odcinek. O, ciekawostka, gdzie się otwiera pokrywę silnika w starych Fordach. W Sierrze mamy podobnie. Tutaj, pod kierownicą. No i przechodzimy tutaj. Może nie jest to V6 i tak dalej, no ale stan jest taki, że nie ma co narzekać, że słaby silnik. 100 koni w końcu jest, a nie jest to za ciężki samochód, więc w miarę się tam odpycha. O silniku za długo się nie będę wypowiadał, bo jest to zwykły fordowski silnik, bez kokosów, że tak powiem, ale zobaczcie na stan zachowania, jakie to wszystko tu jest ładne, dziewicze, piękne. Przez to, że samochód stał 20 lat, to panowie, zanim mi go sprzedali, mocno go uruchomili, tak zgodnie ze sztuką, czyli są wymienione wszystkie możliwe płyny, filtry, wyczyszczony cały układ paliwowy, łącznie ze zbiornikiem, nowa pompa paliwa. Wszystko jest zrobione zgodnie ze sztuką, dlatego to auto teraz jest uruchomione i jeździ świetnie. Ma nawet nową chłodnicę wody. Ma bardzo dużo nowych takich elementów eksploatacyjnych, nowe świece i tak dalej. I chwilę już pojeździłem i jest super. Klimatyzacja wyczyszczona, nabita, sprawna, co przy obecnych upałach jest też dosyć istotne. No i zobaczcie, 86 rok, a mamy tu właśnie między innymi klimę, co potwierdza nawet ta fabryczna naklejka. Mamy mnóstwo fajnych dodatków, które zaraz Wam pokażę, ale mnie najbardziej urzekają te wszystkie oryginalne tabliczki, naklejeczki. Tu jest jeszcze jakaś z przeglądu olejowego przy 49 tysiącach we Francji. I to, co jest fajne i ciekawe właśnie w starej motoryzacji, zobaczcie, była naklejka z instrukcją, jaka przerwa powinna być na świecy zapłonowej. I jak to wszystko ma tutaj wyglądać. Jak ma być ustawiony zapłon i tak dalej. W jakim nowym aucie mamy takie rzeczy. To jest piękne. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Wszystko jest oryginalne, zobaczcie. Ford, żadne zamienniki. To auto nigdy nie miało żadnej kolizji, żadnego wypadku. Tu mamy znaczek Forda. Tu mamy znaczek Boscha. Naprawdę jest wszystko tip-top. A teraz zobaczcie na wnętrze, bo tu jest pięknie. Przede wszystkim uwagę zwracają te mięciutkie, piękne welury. Tapicerka welurowa, taka mięciutka, mięsista. Teraz już nie ma takich rzeczy. Bardzo komfortowe, wygodne fotele. Elektryczna regulacja fotela kierowcy. Proszę bardzo. Ale największy bajer. Pompowane fotele. Pompowane ręcznie za pomocą takich pompek, które wyglądają jak takie gruszki od aparatu do mierzenia ciśnienia z poprzedniego tysiąclecia. Strasznie fajny bajer. Wsiadam. No i tak, 86 rok, przypominam. Ford Scorpio, luksusowa, duża limuzyna. Cztery elektryczne szyby, elektrycznie sterowane lusterka. Klimatyzacja. Wszystko bardzo proste. Elektrycznie otwierany szyberdach. Wszystko to jest sprawne i działa jak w nowym aucie. Mamy też taką zasłonkę, blendę. Jedyny komputer i wyświetlacz w tym aucie. No dobra, jeden jest w radiu, a drugi jest tutaj. Mamy tak godzinę, datę, kalendarz, temperaturę 33 stopnie i mamy stoper. Możemy sobie to zastopować, zresetować i na przykład zmierzyć czas od 0 do setki. Pyk i lecimy. No tutaj myślę, że będzie kilkanaście sekund. Zobaczcie, jeszcze na pamiątkę tutaj została moneta, frank francuski, jeszcze zanim weszło euro we Francji. Jeden frank na szczęście z 74 roku. Także powinien już, myślę, zawsze w tym samochodzie jeździć. Samochód co prawda nie jest francuski, ale od urodzenia był we Francji, w Nicei, więc bonjour. Najbardziej mnie w tym egzemplarzu urzeka, że wszystko chodzi jak fabrycznie nowe. Takie jest jeszcze twarde, z takim wyraźnym klikiem. Nic nie jest zużyte. I same
te dźwięki, to jest bardzo satysfakcjonujące. Obsługa tego wszystkiego, zobaczcie, pokrętło od klimy. To jest też ciekawostka, że włączamy obieg zamknięty. Takie mamy dwustronne pokrętło. Trzy biegi nawiewu w lewą stronę, otwarty obieg na zero i trzy biegi przy zamkniętym obiegu. Ciekawe i proste rozwiązanie. I w ogóle tylko mamy dwa suwaki, rozdział nawiewu i temperatura i przycisk od klimatyzacji. Po co komplikować? Co więcej, trąbi, skręca, hamuje. 5 biegów manual, to wiadomo. Mamy fabryczny radioodtwarzacz kasetowy z logo Forda. No i powiem Wam, że na takie seryjne nagłośnienie na połowę lat 80. całkiem nieźle gra. 4 głośniki, takie niezbyt wielkie. 2 w drzwiach i 2 na półce z tyłu za kanapą. Jak wspomniałem o kanapie, to zaraz Wam coś jeszcze pokażę, tylko jeszcze wspomnę o desce rozdzielczej. Zobaczcie, żadnych pęknięć, niczego. Wszystko jest jak fabrycznie nowe. Tu mamy taką półeczkę, listwę z plastikowego drewna. Także jest bardzo luksusowo. Jest tutaj zapalniczka, którą wyjąłem, bo ładowałem telefon, ale zobaczcie, nikt nigdy nawet jednego papierosa nie odpalił w tym samochodzie. Popielniczka również jest jak fabrycznie nowa. Tu mamy jeszcze, proszę bardzo, kod do radia, instrukcje, Ford Scorpio, wszystkie książeczki. Jeszcze znaleźliśmy z wąskim takie piórko w schowku i, co ważne, jakiś grzebień, czy nie wiem co to jest, też coś francuskiego. Jakiś pilnik, zestaw do manikuru, nie wiem. Dobra, idziemy do tyłu, bo tam muszę Wam coś koniecznie pokazać. Zobaczcie, mamy taki przycisk, nie jest on do szyb, tylko elektrycznie pochylamy oparcie tylnej kanapy. 86 rok, przypominam. To jest kosmos jakiś. Nie mówiąc o tym, że tu jest tak wygodnie, że się chce usiąść. Ojejku, jeszcze bardziej miękko niż z przodu. Mnóstwo miejsca na nogi z tyłu. O, prawie jak w Maybachu. Nawet chyba lepiej. Bardziej stylowo i klasycznie. No, jestem zachwycony tym pojazdem. Mamy tutaj drugą zapalniczkę, nigdy nie używaną, i popielniczkę w każdych drzwiach. Także widać, jaki wtedy był stosunek do papierosów w tamtych latach. To teraz Wam pokażę jeszcze, jak fajnie na żółto świecą te przednie światełka. Odpalę już auto. Pali na widok kluczyka, proszę bardzo, reflektory główne i jeszcze, o, przeciwmgłowym. Jestem tak zajarany tym samochodem, że pewnie przez najbliższe dni będę nim jeździł na co dzień. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.